Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam bo lubię i zapraszam na otwieranki, czyli na przegląd nowości książkowych. Muszę Wam przyznać, że maj, końcówka maja, początek czerwca to były jakieś bardzo intensywne wydawniczo tygodnie. Generalnie zazwyczaj wydawanie książek przed wakacjami już kończyło się pod koniec maja po targach w Warszawie. Ten rok jest jakiś szalony. Każdego dnia przychodzą jakieś nowości, i to jakie nowości. To naprawdę wspaniałe książki, książki z wielkim potencjałem, i nie mogę się już doczekać, kiedy będę miała wakacje i trochę więcej czasu na szybsze czytanie. A teraz oglądamy. Mam nadzieję, że będziecie równie zachwyceni tymi pozycjami, co ja. Zaczynamy od kryminałów. Przygotowałam, zdaje się, trzy takie pozycje, i zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy? Czarny Portret Julii Łapińskiej to jest autorka, która zabłysnęła swoją debiutancką książką. Druga książka też była niezła. Teraz mamy trzecią odsłonę. Jest to seria kryminalna z takim fotoreporterem, Kubą Kralem, który ma swoje problemy, ale jednocześnie razem z policjantką z takiego niedużego komisariatu, Rozwiązuje zagadki kryminalne i podobnie jest w tej powieści. Tutaj mamy wycieczkę emerytów, którzy przyjeżdżają do jakiegoś hotelu, i Kuba Kral ma zlecenie, aby udokumentować pobyt tych ludzi na tej wycieczce, ale jeden z mężczyzn, jeden emeryt, Znika. Nie wiadomo, co się z nim stało. To człowiek, który pracował nad książką, który interesował się historią, który opowiadał o swoim dzieciństwie w takiej instytucji Leibersborn, w której Niemki, kobiety, rodziły dzieci dla Hitlera, ale w której także były przetrzymywane dzieci, uprowadzone, porwane z Polski, które miały zostać zgermanizowane. Ten człowiek także pisze o sztuce i mamy tutaj właśnie historię, sztukę i przestępstwo. Myślę, że będzie to coś, co z przyjemnością przeczytamy. Czarny portret. Zapiszcie sobie, zanotujcie, już jest dostępna książka w sprzedaży. Kolejny kryminał to tak zwana Cozy Crime, czyli książka, w której. Nie mamy krwawych scen, aczkolwiek cała akcja toczy się wokół jakiegoś przestępstwa. Krew z krwi Katarzyny Gacek to również trzeci tom serii o agencji detektywistycznej Czajka, która zatrudnia same kobiety i współpracuje raz lepiej, raz gorzej z komisariatem policji i komisarzem, zdaje się, Lewinem. No, ta współpraca, tak jak powiedziałam, nie zawsze przebiega wzorowo. Tutaj w tej trzeciej części, a dodam jeszcze, że w tym tygodniu skończyłam część drugą tej serii, która bardzo mi się podobała, pod tytułem Gra pozorów. Więc jestem naprawdę bardzo ciekawa, co dziewczyny z agencji będą badały w krwi z krwi. A sytuacja wygląda tak, że miejscowy w ogóle akcja dzieje się w Milanówku pod Warszawą i miejscowy aptekarz wyjeżdża gdzieś na Mazury i tam dochodzi do wypadku na łódce, mężczyzna ginie. Generalnie wszyscy sądzą, że to wypadek, ale jego córka, już dorosła kobieta, która zawsze sądziła, że jest jedynaczką, po śmierci ojca zaczyna domyślać się, czy też dowiaduje się, że być może ojciec prowadził podwójne życie i ona ma jakieś rodzeństwo. I dlatego zatrudnia agencję do zbadania tej sprawy. Także powiem Wam, że zarys tej fabuły bardzo mi się podoba i podejrzewam, że. Jak zwykle u Katarzyny Gacek będzie się dużo działo. Jeżeli jeszcze nie znacie książek tej autorki, to już teraz mogę was bardzo gorąco zachęcić do ich lektury, bo uważam, że większości z was może się to spodobać, zwłaszcza jeśli lubicie właśnie kryminały nie patujące przemocą, ale takie trochę zabawne, trochę. Podszyte fabułą obyczajową, w których sporo się dzieje. Także czytajcie Katarzynę Gacek. I trzeci kryminał to powieść detektywistyczna dla młodszych czytelników. No ale oczywiście, wielbiciele kryminałów, dorośli także będą mogli z niej czerpać przyjemność. Jefferson, detektyw mimo woli. Jefferson to jest ten. Ptający na okładce mały Jerzyk. I ten Jerzyk pewnego dnia zostaje wmieszany w przestępstwo, to znaczy zostaje oskarżony o popełnienie morderstwa. No i zostaje detektywem mimowoli, ponieważ musi, próbuje za wszelką cenę udowodnić swoją niewinność. Podobno jest to pierwsza część bestsellerowej. Serii kryminalnej dla młodszych czytelników we Francji. Jeffersona napisał Jean-Claude Murleva, francuski pisarz. Także polecam wam, wydawnictwo dwie siostry to wydało. Pewnie jak się będzie czytać, jak się będzie sprzedawać, to będą pojawiały się na polskim rynku kolejne tomy. No i teraz książka, którą dopiero przejrzałam, i to też jeszcze nie od deski do deski. Po prostu przekartkowałam ją sobie, ponieważ bardzo zainteresował mnie fanpage na Facebooku autora tej książki. Ja natknęłam się na niego zupełnie niedawno, a tu już, ta dam, pojawiła się książka. Głupie ptaki Polski. A ten fanpage to Zwierzęta są głupie i rośliny też. Ta tak sądzę, tak to się chyba nazywa. I książka jest... Tak samo ilustrowana, jak wpisy na Facebooku. Już Wam pokażę przykładowe ilustracje. Tutaj mamy tylko ptaki i to ptaki polski I dlaczego one są głupie? Otóż autor przyjął taką konwencję, że pisze o zwierzętach w sposób taki mocno satyryczny, przede wszystkim trochę się z nich naśmiewając naśmiewając się z ich przyzwyczajeń. Naśmiewając się z ich zachowań. Ale jednocześnie jest to książka bardzo bogata merytorycznie. Tutaj wszystkie te informacje są prawdziwe, tylko są podane w sposób prześmiewczy. Więc jeżeli lubicie coś takiego, to jestem pewna, że ta książka będzie Waszą ulubioną. Zajrzyjcie na ten fanpage, przeczytajcie sobie kilka wpisów i zobaczcie, czy Wam się to spodoba. I co jeszcze mi się tutaj bardzo spodobało, że każdy ptak przedstawiony w tej książce dostał nazwę wymyśloną przez autora, którym jest Marek Maruszczak. I na przykład jaskółka dymówka została przez niego nazwana jazgotką dachówką. Gęś domowa to grześ. Dzięcioł zielony, dzięcioł niedojrzały. Gil to smark i tak dalej. I dla każdego ptaszka mamy tutaj takie dwie kolumny tekstu. Mamy również takie metryczkę, czyli dane podstawowe, długość, ciężar, rozpiętość skrzydeł i tak dalej. Oraz właśnie piękną ilustrację. I w ogóle sama układka też jest bardzo ładna. Także od razu już Wam polecam, jeszcze jej nie przeczytałam, tylko przejrzałam. Ale wiem, że to będzie mój hit. Następna książka to Zasypani. Sekretne życie śmieci. Napisał tę książkę Olivier Franklin Wallace. I jak tytuł wskazuje, jest to książka o śmieciach. Autor zastanawia się, jakie jest życie na przykład opakowania, na przykład, plastikowej butelki. Co się z nią dzieje po tym, kiedy. Skończymy pić napój i pozbędziemy się jej. Jakie są kolejne etapy jej drogi? Czy ona jest przetwarzana, czy jest szansa, że kiedyś do nas wróci, na przykład pod inną postacią? Ale ten autor także bada różne aspekty zajmowania się śmieciami czy one są przetwarzane, czy gdzieś zalegają, kto się nimi zajmuje, w jaki sposób się zajmuje. Rozmawia z ekologami, ro, rozmawia z właścicielami takich zakładów przetwórczych itd. Tak tak mnie ten temat bardzo interesuje, ponieważ przeraża mnie ilość produkowanych śmieci. W naszym gospodarstwie domowym, bardzo niedużym, produkujemy naprawdę jakąś niesamowitą ilość śmieci. I to jest dla mnie przerażające, bo chociaż staramy się to ograniczać, no to po prostu się nie da. Więc książka to dla mnie strzał w dziesiątkę. Ja naprawdę jestem bardzo ciekawa, co się dzieje z tymi śmieciami, które praktycznie codziennie z domu wynosimy. A teraz mam powieść. Powieść, która, która jest sagą rodzinną, brazylijską. Angelika Lopez napisała korączarki. Ma takie złocenia, trochę Wam pomigocze tutaj. I jest to opowieść o kobietach z rodziny Flores. I te kobiety są jakby dotknięte klątwą. Każdy mężczyzna, który pojawia się w ich rodzinie, czy to ojciec, czy mąż, czy syn, ginie przed wczesną śmiercią. Zostają same kobiety, i to środowisko, w którym one mieszkają, trochę na nie patrzy podejrzliwie. Czy one przypadkiem im nie pomagają w zejściu, czy nie są jakimiś czarownicami? No i te kobiety wymyśliły sobie taki kod, tajny kod, aby się ze sobą porozumiewać, który wplatają w tworzone przez siebie koronki. Nie wiem jeszcze, po co im ten kod jest potrzebny, ale jest to coś, co mnie dość mocno fascynuje i chciałabym się już dowiedzieć. Jest to saga. Jak widać, nie jest jakoś bardzo gruba. Zazwyczaj sagi mi się kojarzą z takimi albo wielotomowymi książkami, albo przynajmniej takimi z 600-700 stron. Ta tutaj jest w takich normalnych gabarytów. Więc powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, co te koronczarki robiły, jak się porozumiewały dokładnie, po co im to służyło. I też chciałabym w ogóle poznać życie tych kobiet, ponieważ Brazylia jest to kraj dla mnie taki zupełnie... Tajemniczy, niezbadany. Ja bardzo mało wiem o Ameryce Południowej i, i chciałabym się dowiedzieć o, o losie tych kobiet, ponieważ on też jest wpleciony w jakąś taką historię XX wieku tego kraju. Także koronczarki mnie zaintrygowały i już je mam przy sobie. Kolejna książka przenosi nas w tereny, w których obecnie prawdopodobnie nie chcielibyśmy przebywać. Jeden Dzień z życia Abeda Salamy. Jest to reportaż Natana Thrala. Tak wygląda. I opowiada o konflikcie izra izraelsko-palestyńskim. Ale to nie jest książka opisująca wojnę, która w tej chwili się toczy na tym terenie, lecz opisuje wydarzenia, które miały miejsce nieco wcześniej. I chociaż jest to reportaż, to oparty jest na. Wydarzeniach, które nas bardzo poruszają. Otóż pewien ojciec wysyła swoje dziecko na wycieczkę, wycieczkę autokarową. Pięcioletni chłopiec, właśnie syn tego tytułowego Abeda Salamy, wybiera się na wycieczkę. Jest deszczowy dzień, rodzice trochę się niepokoją, żeby nie doszło do wypadku, ale. Dzieci wyjeżdżają, i kilka godzin później rodzice dostają informację, że jednak doszło do wypadku. Kiedy docierają na miejsce, autokar jest spalony, niektóre dzieci nie żyją, niektóre dzieci zaginęły, nie wiadomo co się dzieje. Ale co najstraszniejsze, to do wypadku doszło po drugiej stronie muru. Doszło na terenie Izraela. I mimo tego szoku, mimo tragedii, którą Ci rodzice przeżywają, martwią się także innymi rzeczami, jak na przykład, czy mają przy sobie właściwe dokumenty, czy będą w stanie przekroczyć punkty kontrolne itd. Myślę, że będzie to reportaż, który bardzo nas poruszy. W ogóle to jest książka, która była książką roku 2023 w New Yorkerze, Financial Times i jeszcze kilku innych gazetach, które prowadzą rankingi najpopularniejszych, najlepszych książek. Także podejrzewam, że i u nas ta książka może bardzo mocno zaistnieć, ponieważ pokazuje prawdziwe sytuacje, ale właśnie w taki bardzo dramatyczny sposób. No bo. Wiadomo, śmierć dzieci to jest zawsze coś, co nas bardzo, bardzo porusza. Katarzyna Zyskowska prawdopodobnie czytała mi w myślach. Jeżeli oglądacie mnie od dawna, to wiecie, że po przeczytaniu książki biograficznej o Marii Skłodowskiej-Curie, którą napisała jej córka Ewa Curie, marudziłam, że... Książka jest przepiękna, ale marudziłam, że autorka pominęła jeden temat, który był dla mnie istotny i który chciałam poznać. Otóż chodziło o romans Marii z jej współpracownikiem Paulem Langevin. Ona to potraktowała chyba w dwóch zdaniach, że to była jakaś bzdurna sytuacja. Ja potem przeczytałam kolejną biografię. Skłodowskiej, z której dowiedziałam się trochę więcej, potem przeczytałam jeszcze jedną książkę, w której dowiedziałam się jeszcze trochę więcej o tej sytuacji, ale Katarzyna Zyskowska postanowiła poświęcić tę książkę pod tytułem Alchemia właśnie romansom naszej noblistki. I bierze tutaj na tapet dwa romanse. Pierwszy który wydarzył się jeszcze, gdy Maria była w Polsce, kiedy była gubernantką i zakochała się, chyba ze wzajemnością, w synu tych państwa, u których pracowała. Ale niewiele z tego wyniknęło z różnych powodów. I potem właśnie mamy ten romans, już po śmierci jej męża, Curie, kiedy Maria. Wdała się w związek z facetem, który również był naukowcem, z którym ją bardzo dużo łączyło. Łączyły ją zainteresowania, łączyły ją różne pasje, no ale on miał żonę i chyba także dzieci. Więc był to ogromny skandal we Francji, który odbił się szerokim echem, który bardzo mocno Marię Skłodowską dotknął, dotknął także jej dzieci. I w ogóle została potraktowana bardzo, bardzo niesprawiedliwie i okropnie. Dlatego jestem ogromnie ciekawa, jak Katarzyna Zeskowska to opisała. Wyczytałam z okładki, że przeprowadziła bardzo gruntowny research, że znalazła bardzo dużo dokumentów i na ich podstawie napisała tę książkę. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ta książka jest napisana jak powieść, czy bardziej jak reportaż. Wydaje mi się, że Chyba bardziej jak powieść, ponieważ są tutaj normalne dialogi. Jeśli czytaliście książkę tej autorki o Baczyńskim, to prawdopodobnie jest to w, napisane w podobnym stylu. Ja tam tej książki nie czytałam, więc na razie tylko zgaduję. Czy pamiętacie czas, kiedy nie byliście już małymi dziećmi, a nie byliście jeszcze dorosłymi ludźmi? Kiedy nie pasowaliście ani do dorosłego towarzystwa? Ani do Towarzystwa Dzieci, kiedy czuliście się jak piątek koło u wozu, na przykład na różnych rodzinnych spotkaniach. No właśnie, Ni pies, ni wydra. To jest komiks, który opisuje koszmar bycia nastolatkiem. Komiks polskiej autorki Heleny Stańczyk, który przybliża nam różne sytuacje. Które w młodych ludziach wywołują dyskomfort bądź też niepewność związaną z tym, że nie znają swojego ciała, nie, nie znają swoich reakcji w pewnych sytuacjach. I ten komiks wygląda w taki sposób. To są krótkie scenki opisujące czy pokazujące różne życiowe sytuacje. I już Wam mówię, co to za sytuacje. Posłużę się opisem z okładki. To komiks o pierwszych miesiączkach, pierwszych stanikach, o zaroście, walce z pryszczami, o odkrywaniu swojej tożsamości, o odkrywaniu orientacji, o pierwszej miłości, pierwszych związkach, wstydzie, dyskomforcie, zażenowaniu. Jestem bardzo tego ciekawa, tym bardziej, już wiecie, ja pracuję z nastolatkami, więc im więcej wiem, tym jestem lepsza w tym, co robię. Tak więc chciałam mieć ten komiks, żeby przypomnieć sobie, jak to było wiele, wiele lat temu. I ostatnia książka, która też mi się przyda do pracy, chociaż chciałabym, żeby mi się nigdy nie przydała to książka o narkotykach Bogusia Janiszewskiego, i jest to nieporadnik. Nie dowiecie się stąd, jak zdobyć narkotyki, jak je zażywać i ile kosztują, ale dowiecie się, jak rozpoznać, jak zapobiegać, jakie skutki dają narkotyki, różne rodzaje, jak postępować z, o, z osobami, które są podejrzewane o to, że zażywają, i tak dalej, i tak dalej. To książka, która naprawdę przyda się w każdej bibliotece szkolnej, z której mogą korzystać i nastolatkowie, ale przede wszystkim także nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy. Książka, która zawiera bardzo dużo wiedzy, aczkolwiek wygląda tak trochę infantylnie, bo też od czasu do czasu ma jakieś takie komiksy. O, i także pomiędzy tekstem też mamy ilustracje. Te ilustracje charakterystyczne to Maxa Skorwidera. To jest taki duet Bogus Janiszewski i Max Skorwider, który wydał już kilka różnych ciekawych książek. Także myślę, że ta książka o narkotykach także będzie pozycją obowiązkową dla pedagogów, psychologów no i oczywiście rodziców. Przedstawiłam wam 10 książek. Książek, które według mnie są bardzo interesujące, które dostarczą przyjemności, dostarczą emocji, wzruszeń, ale także wiedzy i doświadczenia życiowego, którego nie musimy się uczyć na własnych błędach, tylko możemy je, Poznać z kart książek. Jeżeli spodobała Wam się któraś z tych pozycji, dajcie znać, co będziecie czytać. A ja prawdopodobnie zacznę mimo wszystko od kryminału. Póki jeszcze rok szkolny się nie skończył, stawiam na rozrywkę. Więc chyba pierwsza książka idzie na początek czyli będę czytała niedługo Julię Łapińską i jej trzecią część o krelu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam już za tydzień, we wtorek o 18.00, na kolejne spotkanie ze mną i z książkami. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.